Rosa już w startboksie bez żadnych problemów. Podchodzi Dabadian, również zajął swoje miejsce. Jeszcze tylko Bergen, bomba jest już w górze. Za moment, kiedy tylko Bergen zajmie swoje miejsce w maszynie startowej, rozpoczynamy gonitwę pierwszą. Przypominam Państwu raz jeszcze, że klacz oznaczona dwójką Uwertura w tej gonitwie nie weźmie udziału. Została zwolniona decyzją sędziego startera. Wszystkie konie w maszynie i jazda wystartowały. Bardzo dobrze przyjął start Bailando, który od razu po starcie na zdecydowanym prowadzeniu. Następnie Dola, In Polonia, za nimi Bergen, Dabadian i zamyka stawkę Rosa. Bailando jest wciąż na prowadzeniu po bardzo dobrym starcie, ale pozostałe konie trzymają się bardzo blisko i zdecydowanie nie ustępują prowadzącemu Bailando. Około 1,5 kilometra mamy jeszcze do celownika. Bailando jest na prowadzeniu, następnie Dola, In Polonia, Rosa i Bergen, a zamyka w tej chwili Dabadian. Bailando cały czas na prowadzeniu. Dobre tempo tej gonitwy, dość mocne. In Polonia tam bardzo ładnie stara się przesunąć do przodu. Już jest na drugim miejscu. Dola odpada na trzecie. Bailando cały czas prowadzi, ale dystans między tymi prowadzącymi końmi, a teraz już prowadzącą dwójką, czyli Bailando i In Polonia, naprawdę jest nieduży. Bailando i In Polonia, te dwa konie na czele stawki, przesuwa się tam na trzecie miejsce Bergen, następnie Dola i na końcu tuż obok siebie Rosa oraz Dabadian. Schowają nam się na moment za laskiem, zbliżają się już do połowy zakrętu. Bailando od startu, od bardzo dobrego startu jest cały czas na prowadzeniu. In Polonia druga, na trzeciej pozycji Bergen. I za moment przed nami prosta finiszowa. Wyprowadzać będzie z przewagą kilku długości Bailando. In Polonia trzyma się tam bardzo blisko. Zdaje się, że cały czas kontroluje tempo tej gonitwy. Bailando i In Polonia to prowadzące konie. Następnie jest Rosa i Bergen. Tuż obok siebie tam naprawdę zaciekła walka. Mamy 350 metrów do celownika. Bailando jest cały czas na prowadzeniu, gonią pozostałe konie, 300 metrów, no 250 już przed celownikiem. Bailando, za nim In Polonia i Rosa, 150 metrów do celownika. Bailando na zdecydowanym prowadzeniu, ma już tylko 100 metrów i nie odda zwycięstwa w tej gonitwie. Bailando triumfuje w gonitwie numer 1, walka o miejsce drugie. In Polonia i Rosa, In Polonia i Rosa, zdaje się, że w tej kolejności następnie Bergen, Dabadian i Dola dobiega do mety jako ostatnia. Bailando, koń oznaczony numerem 4 i starszy uczeń Turganali Ulu. Jako pierwsi minęli linię celownika. Czekamy oczywiście na wynik gonitwy zatwierdzony przez komisję techniczną, a dekoracja zwycięzców odbędzie się na padoku.